Często zastanawiamy się, że coś nam nie wychodzi, a z kolei innej osobie przychodzi to bardzo łatwo. Co ona robi, czego ja nie robię, no i przede wszystkim, co muszę zrobić, żeby osiągnąć taki sam rezultat. Nazywam się Beata, witam cię serdecznie na moim kanale i w dzisiejszym filmie opowiem Wam o nawykach. O moich nawykach, które bardzo pomogły mi i bardzo w dalszym ciągu mi pomagają na tym, żeby po pierwsze zapanować nad moimi finansami, a po drugie skutecznie oszczędzać. Zacznę od szybkiego pytania. Zastanów się, jak wygląda dzisiaj Twój poranek. Ja wiem, to pytanie może jest trochę dziwne, ale słuchajcie, ono ma naprawdę sens i za chwilkę będziecie wiedzieli o co mi chodzi. A teraz zastanów się, jak wygląda Twój poranek wczoraj, przedwczoraj, tydzień temu, dwa tygodnie temu. Gdy się tak naprawdę temu wszystkiemu przyjrzymy, to widać, że naszym życiem rządzi rutyna, nawyki. My te rzeczy, które e, robimy codziennie rano, robimy wręcz automatycznie. Według badaczy 80-90% rzeczy, które my robimy w ciągu dnia, to są nasze nawyki, to są rzeczy, które my robimy automatycznie, rutynowo. To są rzeczy, nad którymi my się nie musimy yy, w ogóle zastanawiać. I im dłużej, słuchajcie, robimy pewne rzeczy, tym one po prostu, mówiąc, tak, wiecie, w cudzysłowie, wchodzą nam po prostu w krew, i my się nie musimy zastanawiać, gdy wychodzimy do sklepu, gdy dokonujemy jakichś określonych transakcji, gdy wybieramy jakiś towar w sklepie. My większość tych rzeczy, słuchajcie, robimy automatycznie. I jestem przekonana, że część z Was na pewno, gdy pójdzie teraz do sklepu, będzie się zastanawiała, czy przypadkiem te rzeczy, które, które w tym sklepie robimy, nie są takim automatyzmem. Bardzo często, słuchajcie, wchodzimy do sklepu i kierujemy się swoją stałą po prostu ścieżką. Nie z jakiegoś dziwnego powodu, gdy wchodzimy do sklepu, idziemy na przykład w lewo, a nie pójdziemy w prawo. Yy, mamy, mamy swoją utartą ścieżkę, utarty, swój taki schemat, którym kierujemy się w sklepie. Zwróćcie na to uwagę, słuchajcie, bo jest to. Naprawdę bardzo, bardzo widoczne. Gdy pracuję nad, nad waszymi budżetami, to bardzo często właśnie wyłapanie takiego nawyku jest takim kluczowym elementem, bo to są takie rzeczy, które wy robicie zupełnie automatycznie, zupełnie nieświadomie, i dopiero taka osoba, która stoi z boku, jest w stanie wyłapać takie pewne schematy, które właśnie kierują waszymi decyzjami, które powodują, że jesteście w takim, a nie w innym miejscu. Na szczęście nad tymi wszystkimi nawykami możemy pracować, zarówno nad tymi złymi, jak i tymi dobrymi. Za chwilę opowiem Wam o moich nawykach, których ja sama jeszcze jakiś czas temu nie miałam, a które teraz są dla mnie czymś takim zupełnie automatycznym. I tak jak nie muszę się zastanawiać, które buty mam założyć, gdy idę ćwiczyć, tak samo właśnie nie muszę już myśleć nad tymi rzeczami, o których Wam zaraz powiem. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, jakie są Wasze nawyki związane z pieniędzmi, z robieniem zakupów, z podejmowaniem różnych decyzji finansowych. Słuchajcie, te komentarze są często tak bardzo wartościowe, tak bardzo merytoryczne. Czasami są naprawdę świetne dyskusje pod tymi komentarzami, więc dzielcie się swoją wiedzą, bo ona jest niejako takim uzupełnieniem właśnie moich filmów i sami pokazujecie, jesteście takimi żywymi przykładami, że jak wiele rzeczy można zmienić, więc bardzo Was do tego zachęcam, żebyście się swoją opinię. Swoim zdaniem dzielili właśnie w e, komentarzach. Moim pierwszym nawykiem jest taka codzienna kontrola wydatków. Ja kiedyś uważałam, że takie w ogóle zaglądanie codziennie na konto to jest jakiś objaw e, jakiejś obsesji, ale dzisiaj tak naprawdę wiem, że ten mój strach kiedyś przed. Tym, żeby sprawdzać regularnie swój rachunek bankowy. Wynika przede wszystkim z tego, co ja na tym koncie zestanę. Zawsze było jakieś, ale albo będzie tych pieniędzy dużo, albo ich będzie mało, więc jeżeli już mam się stresować, to lepiej w ogóle nic nie sprawdzać. Codzienna kontrola wydatków jest to nawyk, który myślę, w największym właśnie stopniu pomógł mi zapanować nad moim budżetem domowym. Ale codzienna kontrola wydatków to nie tylko zaglądanie na nasze rachunek bankowych, to także. Zapisywanie różnych wydatków, monitorowanie, czy na przykład wszystkie rachunki są opłacone na czas, yy, sprawdzanie kalendarza, czy mamy na przykład w najbliższych dniach jakieś zobowiązania, które musimy zapłacić, o których moglibyśmy po prostu zapomnieć. Podstawą tego, żeby dobrze zarządzać swoim budżetem domowym jest świadomość. No, świadomość tego, jak wyglądają nasze dochody i jak wyglądają nasze wydatki. Dlatego właśnie te, to regularne sprawdzanie, chociażby swojego rachunku bankowego, jest tak bardzo ważne, bo zobaczcie, gdy wchodzimy na konto, zaraz po wypłacie, to mamy takie poczucie, że wow, po prostu na naszym koncie jest tyle pieniędzy, żyć, nie umierać, można wydawać, ile chcemy. I w momencie, kiedy tych pieniędzy nam ubywa, 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 i zobaczcie, jak jest pod koniec miesiąca często, kiedy już na koncie jest jakaś niewielka kwota, to nagle zaczynamy się dużo bardziej zastanawiać. Na co możemy te pieniądze przeznaczyć? Zaczynamy być dużo bardziej ostrożni. Dlatego taka kontrola stanu konta pozwala nam, słuchajcie, zawczasu zapobiegać pewnym rzeczom. Jeżeli jest połowa miesiąca i widzisz, że na Twoim koncie, no. Delikatnie mówiąc, szału nie ma, to wiesz, że musisz zacząć działać dzisiaj, tu i teraz, po to, żeby faktycznie do końca miesiąca Twoje finanse były pod kontrolą. I dokładnie jest tak samo, słuchajcie, gdy na przykład zakładamy sobie jakiś budżet yy, z góry określony, na przykład tak jak jest u mnie na zakupy spożywcze. Kontrolując na bieżąco to, ile ja wydaję na te zakupy spożywcze, kontrolując na bieżąco to, ile jeszcze mogę na te zakupy wydać, mam to wszystko pod kontrolą. Jeżeli do tej pory na swoje konto zaglądamy, na początku i na końcu, na koniec miesiąca to nie rzuca się na głęboko wodę, bo jeżeli będziesz chciała zacząć to sprawdzać absolutnie codziennie, to ten pomysł bardzo szybko, słuchajcie, spali na panewce. Spróbuj w takim pierwszym etapie, w pierwszym kroku, zaglądać na swoje konto bankowe co tydzień. Wybierz sobie jakiś taki dzień, taki moment, kiedy faktycznie będziesz mogła poświęcić kilka minut w spokoju i w ciszy, żeby nikt ci nie przeszkadzał, na to, żeby przejrzeć właśnie swoje wydatki, żeby zobaczyć jak wygląda stan twojego konta, które rachunki jeszcze ci za chwilę zejdą. Czy masz jakieś faktury do zapłacenia? Kilka minut, słuchajcie, raz w tygodniu. Później, oczywiście, do czego cię bardzo zachęcam, sprawdzać to konto trochę częściej. Ja do swojego rachunku bankowego zaglądam po prostu codziennie. I to też ma, słuchajcie, bardzo duży plus, dlatego że coraz niestety więcej jest sytuacji, kiedy. Z naszego konta znikają różne kwoty pieniędzy. Teraz większość z nas płaci zbliżeniowo, i słuchajcie, takie kradzieże drobnych kwot są wręcz nagminne, bo ok, zbliżeniowo możemy zapłacić do pewnej kwoty, ale słuchajcie, już pewnie słyszeliście o tym, że na przykład w autobusach, w metrze, w ogóle w takich bardzo zatłoczonych miejscach złodzieje mają takie małe przenośne terminale, które po prostu przykładają nam gdzieś do torebki, do kieszeni, w której mamy portfel, i te drobne kwoty mogą znikać, i to się niestety, słuchajcie, dzieje nagminnie, i właśnie ciążby takie zaglądanie na konto codziennie naprawdę jest w stanie zapobiec takim drobnym kradzieżom. Kolejny nawyk, o którym mówiłam już wam wielokrotnie w moich filmach, to zasada, to taki nawyk. Płać najpierw sobie. Od razu Wam powiem, nie było mi łatwo wprowadzić ten, ten nawyk, i to był nawyk, z którym ja bardzo długo walczyłam. Jego ja bardzo chciałam wprowadzić, ale cały czas ja miałam z tyłu głowy e, takie rzeczy, które mi bardzo w tym przeszkadzały. Ja co miesiąc bałam się. Że mi tych pieniędzy po prostu zabraknie. Co będzie, jeżeli ja na początku miesiąca, bo ja oczywiście o tych nawykach, ja czytałam bardzo dużo, słyszałam, wiedziałam, że one są super fajne i ważne, ale ja się cały czas bałam, co będzie, jeżeli na początku miesiąca ja przeleję już sobie jakąś stałą kwotę na oszczędności, a później wyjdą, wyjdą jakieś nieprzewidziane wydatki, czy jakaś faktura, o której zapomniałam, I ja będę musiała z powrotem po te pieniądze sięgnąć. To była dla mnie taka mm, taka Psychiczna blokada i taki strach, właśnie podszyty tym, że ok, jeżeli ja teraz zacznę coś oszczędzać, to mi na pewno w międzyczasie coś wyskoczy i z tych oszczędności nic mi nie zostanie. Więc uznałam, że najbezpieczniej będzie oszczędzać właśnie to, co mi zostanie. Na koncie pod koniec miesiąca. No i jak to wyglądało? Słuchajcie, w praktyce, no to chyba nie muszę Wam mówić. <laughs> Mówiłam Wam zresztą o tym w filmie, chociażby o moich pięciu błędach finansowych. Zachęcam Was, te osoby, które tego filmu nie widziały, żeby zobaczyły właśnie, jak ja o tym tam opowiadam. Na koniec miesiąca zazwyczaj udawało mi się coś odłożyć, ale słuchajcie, jak czas pokazał. Te kwoty, które odkładałam po wprowadzeniu tego nawyku, były zdecydowanie większe, bo gdy ja zaglądałam na moje konto bankowe, no to widziałam tam jeszcze określone kwoty. Myślałam sobie, o kurczę, jeszcze mogę sobie trochę poszaleć, jeszcze zostało mi tyle pieniędzy, a jak coś zostanie, to przecież na koniec miesiąca odłożę. No i z reguły było tak, że im więcej tych pieniędzy mi na koncie zostawało, jeszcze przed. Odłożeniem czegokolwiek, tym łatwiej oczywiście ja te pieniądze wydawałam, no bo jeszcze są, no to jeszcze mogę wydać. I gdy zaczęłam sobie przelewać te pieniądze na początku miesiąca, no to to, co mi zostawało na koncie, to była taka czysta kwota tylko na życie. Czyli ja wiedziałam, że ja w tej kwocie muszę się zmieścić, chcę się zmieścić, a moje oszczędności tak naprawdę były już bezpieczne, więc ja wchodząc na konto widziałam, ok, dobra, mam taką a taką kwotę, którą mogę zadysponować. No i muszę tak robić, żeby mi te pieniądze do końca miesiąca wystarczyły. Teraz jest to u mnie oczywiście taki nawyk, który po prostu ja to robię automatycznie, na konto wpływają nam wypłaty i tak samo jak zabezpieczam pieniądze na kredyt za dom, jakieś tam opłaty inne, które mamy płacę, prąd, gaz i tak dalej, gazu nie, prąd, prąd wodę, przeznaczam pieniądze na zakup opału, tak samo dosłownie w tym samym momencie wykonuję przelewy na nasze konta, Oszczędnościowe, czyli ja de facto swoje oszczędności traktuję dokładnie tak samo jak wszystkie rachunki, czyli one mają u mnie taki priorytet. Tutaj z pomocą może, słuchajcie, też przyjść taka automatyzacja. Większość banków w tej chwili oferuje takie darmowe przelewy, takie do, automatyczne przelewy, czyli możesz sobie ustawić, żeby jeszcze bardziej odciążyć się właśnie od tego e, oszczędzania, nie myśleć o tym, robić to po prostu automatycznie, zapominać o tym. Ustawiamy wtedy taki automatyczny przelew na naszym rachunku bankowym. Jeżeli wiesz, że 5 przychodzi ci zawsze wypłata, ustaw sobie 5 czy 6. Automatyczny przelew, określona kwota, żeby właśnie to przechodziło Ci na Twoje konto oszczędnościowe. Trzecim nawykiem, który, no już w sumie mogę powiedzieć, że jest to mój nawyk, ale to jest rzecz, nad którą ja cały czas tak naprawdę muszę pracować, dlatego że tutaj w grę wchodzą emocje, a mam na myśli tutaj e, moje podejście do zakupów. Tak samo jak naszym życiem rządzą nawyki i takie rutyna, takie automatyzmy, dokładnie tak samo wygląda to w kwestii zakupów, i większość naszych zakupów to są zakupy, które dokonujemy albo automatycznie, albo pod wpływem wszelakich emocji. No i właśnie te emocje są takim najgorszym z możliwych e, doradców i ja starałam się wymyślić sobie jakiś taki system, który pomoże mi nad tymi emocjami w sklepie zapanować. W pewnym momencie ja zdałam sobie, słuchajcie, sprawę, że większość rzeczy, którymi się otaczam, rzeczy, które mam w domu, to są rzeczy, które ja kupiłam pod wpływem emocji, pod wpływem reklamy, pod wpływem opinii kogoś z zewnątrz, pod wpływem po prostu chwili. Tylko, że problem polega na tym, że większość z tych rzeczy tak naprawdę nie, nigdy nie była i nie jest mi potrzebna. Eee... I spójrzmy na to z drugiej strony, ile pieniędzy kosztowała mnie ta masa przeróżnych po prostu rzeczy, których ja tak naprawdę nigdy nie potrzebowałam, a w to miejsce mogłam kupić naprawdę coś fantastycznego, z czego bym korzystała e, regularnie. I choć generalnie do samych zakupów podchodzę dużo bardziej świadomie niż jeszcze jakiś czas temu, wiem, jak bardzo działa na nas reklama, te wszystkie zapachy w sklepie, ceny, promocje i tak dalej. To są takie momenty, że ja łapię się po prostu na tym. Ja się nauczyłam po po prostu też taki moment wyłapywać, kiedy chcę coś kupić i tak naprawdę, tak na siłę, słuchajcie, szukam takiego usprawiedliwienia przed samą sobą, że ten zakup jest po prostu konieczny. I to jest właśnie taki moment, kiedy mi się w głowie najczęściej już yy, zapala trochę taka czerwona lampka i wtedy wkracza taki mój nawyk, który ja sobie tak naprawdę ustaliłam sama, sama ze sobą, bo wiem, że mi to bardzo pomaga. Robię wtedy zdjęcie. Rzeczy, którą po prostu chcę kupić. Odkładam więc daną rzecz, słuchajcie, bardzo często z koszyka na przykład. Eee, ja chodzę, już jestem przekonana, że chcę to kupić, wkładam to do koszyka, chodzę z koszykiem jeszcze po sklepie, ale w końcu jest taka, taki mój dialog, słuchajcie. Ja nie gadam ze sobą w sklepie na głos, ale to jest taki mój wewnętrzny dialog. To jest mniej więcej na takiej zasadzie beata. Czy to ci jest naprawdę potrzebne? Do czego jest ci to potrzebne? Czy gdybyś nie poszła dzisiaj do sklepu? to miałabyś potrzebę, żeby to kupić. I wiecie co? To, 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 to jest bardzo ciekawa rzecz, ja bardzo Was do tego zachęcam, żeby zwrócić właśnie uwagę na takie emocje, które nami targają. Jak bardzo ja sama, sami ja sama, wy sami przed sobą próbujemy się usprawiedliwić, że jednak my tego naprawdę potrzebujemy. I właśnie ta metoda z tym zdjęciem, słuchajcie, ona jest fantastyczna, bo ja wtedy odkładam taką rzecz na półkę, robię zdjęcie i umawiam się po prostu sama ze sobą, że gdy wrócę do domu, wyjdę do samochodu, w ogóle wyjdę ze sklepu, to ja się jeszcze raz zastanowię, czy. Czy ta rzecz była mi e, naprawdę potrzebna? Jeżeli tak, jeżeli ja dalej bardzo chcę ją mieć i jestem przekonana i potrafię sobie wytłumaczyć, że naprawdę racjonalnie ja chciałabym to kupić, to mogę się przecież zawsze do tego sklepu wrócić. Ja też robię to zdjęcie chociażby po to żeby porównać cenę danego produktu, żeby na spokojnie w domu ochłonąć i poczytać chociażby recenzję, opinię o danej, o danej rzeczy, czy ona faktycznie jest warta tych pieniędzy. Sprawdzić, czy na przykład konkurencja nie oferuje e, takiego samego towaru w jakiejś innej cenie. I słuchajcie, stety lub niestety, e, dla mnie stety, dla sklepu nie. Najczęściej jest tak, że ja po prostu do tego sklepu już nie wracam. Okazuje się, że po prostu gdy już wróciłam do domu, to a w sumie to przecież mi wcale nie było aż tak bardzo potrzebne. Moja przyjaciółka robi dokładnie to, o czym ja Wam przed chwilą powiedziałam. Ona mi wysyła zdjęcie bardzo często z takim dopiskiem: yy, Powiedz mi, że mam tego nie kupować. Ona bardzo lubi ym, kupować różne, różne rzeczy, ale też jest tego świadoma, że wysyłając już takie zdjęcie, już sobie daje taki sygnał, że okej, okay, ja chyba nie jestem przekonana, ja chyba też nie jestem pewna, skoro nie biorę tego automatycznie do koszyka, to coś tam jeszcze mi w głowie przeszkadza, że może jednak nie muszę tego mieć. No i oczywiście, jak mi już wysyła takie zdjęcie, to ja się często piszę, no ale ostatnio chciała kupić termos. No ale nie masz termos? No mam, no ale takiego nie mam. Ale czy a naprawdę taki jest Ci potrzebny, w czym on będzie lepszy od tamtego? No, no, no w sumie, no bo wyświetla temperaturę. A do czego jest Ci potrzebna ta temperatura? Naprawdę musisz wiedzieć, ile stopni ma Twoja kawa? No w sumie nie, no dobra, masz rację, nie kupuję. I ona sama słuchajcie przyznała, że jeszcze jakiś czas temu po prostu bez zastanowienia włożyłaby tą rzecz do swojego koszyka i po prostu poszłaby z tym do kasy i miałaby któryś tam już słuchajcie w, w kolejności termos w swojej szafce. Warto, słuchać naprawdę w takich sytuacjach zrobić zdjęcie i wysłać do kogoś, komu ufamy, komu, um, na czyjej opinii możemy polegać, żeby czasami trochę, wiecie co, ostudzić po prostu te zapędy. I właśnie to zrobienie zdjęcia już pozwala nam się zatrzymać. Czyli najpierw jest taki pierwszy krok, hola, hola, okej, okay, zrobię zdjęcie. To już jest taki pierwszy etap, kiedy zaczynamy się wahać i, i często właśnie to możemy wyłapać, że okej, okay, nie jestem do końca przekonana, wyślę zdjęcie na przykład mojej przyjaciółce, mamie, siostrze, komukolwiek, niech one otwierdzi mnie w przekonaniu, czy ja faktycznie muszę to mieć? Tych nawyków, które ja e, wprowadziłam, które ja zbudowałam i nad którymi cały czas pracuję, jest dużo więcej. Ale nie chciałam, żeby ten film był e, taką, wiecie, e, epopeją, więc ja się z tym jeszcze oczywiście podzielę z wami e, w kolejnych filmach. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.